Hej, cześć, witam. Przedostatniej ze spraw i ostatniej DLC w Zagrajmy w LA Noir. Sprawa zatytułowana Zakład Galwanizacyjny. We go after the other side of the equation. Jack has a lesion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. But the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon and we have to be on the other side right now. Christ, what was that? Explosion. Something big. You think it's the Reds? You think those Ruski sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. No i proszę ci. Od razu mamy tutaj mały wybuch. Dobra, gdzie to jest? Jest to gdzieś tam. Czy to bomba atomowa? Chyba nie bardzo, bo już by nas tutaj nie było. Okej, jedziemy. Dobra, jesteśmy na miejscu. Coś wpykło sobie generalnie, dosyć galancie sobie buchło. Mamy szabrowników. Dobra, idziemy za gościami. Zneutralizuj rabusiu. Decyzja zostały podjęte i wykonane. Dobra, trochę się tu wybuchło generalnie. Co wam przypomina ten krzyż? To czasami nie wygląda jak te niemieckie oznaczenia na czołgach? Takie skojarzenia, to na pewno nie to. No dobra, idźmy zobaczyć, co się faktycznie wydarzyło. Że tutaj pył cały czas opada. Nie, nic mnie nie zatrzymało, wszystko w porządku. Look at the size of that crater. What's going on over there? Mayor's going on television, appealing for calm. Television. We can afford one of those things. Anything to go up? You're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion. I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with anything. No dobra. World's turned upside down. And it's time for us to do our jobs. Myślę, że teraz pozwolę sobie używać intuicji i poszlak. Mam 4 punkty, które nam zostały. That's it, Mr. Mayor. We're wrapped. Well, good. Thank you very much, son. I think it went okay. Couple of pickups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. We'll get better with practice. That maybe goes for me too, son. Played it a little more somber. What do you think, son? No, Mr. Mayor, you came across as very resolute. Dobra, czy to był burmistrz? Burmistrz przed telewizorem. Gdzie te poszlaki są? Tutaj nie możemy wejść. Tutaj możemy za to się gdzieś przecisnąć? Możemy. Coś tam tutaj. Czyżby ten but? Tak. Ale but nam raczej nic. To właśnie. But nam raczej tutaj w tej sprawie nie pomoże. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tutaj pierwszą z tych poszlak. Co to jest? Pralnia Superior Laundry.
Try the laundry tag. Sprawdzimy metkę z pralni na pewno. Dostaliśmy nową lokalizację. Właściwie to lokację. No idę do ciebie już. Co masz? Detective, you seen this yet? Come take a look. The locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. Okej, co my tutaj mamy w takim razie? Po kolei. Ła, aparat. Only OSS agents use these things. Szpiegowski aparat fotograficzny. Dobra, odłóż. Co mamy dalej? Co to jest? Wisiorek jakiś? No dobra. Połóż, zabierz, dobra. Tomoko Okamoto. Tomoko Okamoto. Japanese name. Dobra. Co mamy dalej? Kurczę, co tutaj jest w ogóle? Jakaś kurczę tarcza? A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. To akurat. Maybe. I used them in OCS. To akurat nie za skomplikowana czynność, gdyż swego czasu zajmowałem się szyframi, że tak to określę. Jak to powinno być ułożone? Sprawa wydaje się być dosyć oczywista w takim razie. Co my tutaj mamy? Mamy tak. Ustawmy sobie właśnie H tutaj. Kurczę, ustaw to na H. Dobra. Następnie środek nas interesuje tutaj. No. Dokładnie tak. I teraz jeszcze ten kurczę pierścień by mnie interesował. Kurczę, a ten środkowy pierścień, go mogę ruszyć? Mogę, tak? Zaraz, jeszcze raz, niech się tutaj przyjrzę. Tutaj się rusza w całości. Dobra. Ja tego nie potrafię zrobić. Kurczę, nie mogę poruszać tym pierścieniem z tymi. Zróbmy to może jeszcze inaczej. Aha, tak nie pójdzie. Kurczę, to powiem szczerze, teraz się zgubiłem w tym. Niech to tutaj popatrzę. Trochę się kręcę, wiem, ale... Zróbmy w ten sposób. Dobra, i teraz spróbujmy. Poszukać tego. Patrzymy na środkowe literki. I tak jak widać, coś nam się zaczęło wyświetlać. Teraz szukamy S.
interesuje nas środkowy pierścień. Lecimy teraz z B. Ok. Lecimy teraz z O. Ok. Lecimy teraz z J. Ok. No i tutaj wiadomo, teraz lecimy zgodnie z gazetą, tutaj z tymi cyframi, które są, znaczy z literami, które są przedstawione na gazecie po prostu i na środkowym pierścieniu. Dobra, i to by było na tyle, nic więcej. Aha, jeszcze mamy XSB. Dobrze, gdzie mamy X? Teraz to zakręciłem po całości. Dobrze, no i to by była cała zagadka. It's an address. 133 North Vermont Avenue. Dobra, nic tutaj więcej chyba nie znajdziemy. Wszystko wybuchło oprócz tej teki, no to całkiem okej, też sytuacja. Dobra, lećmy do następnej z poszlak. Tutaj chłopcy są intensywnie zajęci. Strażacy są, całe szczęście, byłby kurczę tutaj wiadomo. Dobrze, że to nie była bomba, bo jak wybuchło i się pojawił ten cały wielki grzyb, to można było tak pomyśleć w gruncie rzeczy. Teraz pytanie brzmi, gdzie jest ta jeszcze jedna z poszlak? Ok, co masz? No proszę, co my tu mamy? Any idea what this is? Very large head cup, a Viking helmet. How would I know, Phelps? Try putting it back together. Proszę bardzo. Some kind of machine component, an airplane part maybe. Ciekawa rzecz. Co tutaj robiła w zakładzie galwanizacyjnym części od samolotu? Ciężko wyczuć. Czyli tutaj mamy to wszystko, uciekamy stąd. No faktycznie tutaj nie za ciekawie się wydarzyło, cała fabryka poszła z dymem, powiedzmy sobie to otwarcie. Mamy tutaj funkcjonariuszy, mamy tutaj całą masę ludzi, którzy będą tutaj badać to miejsce. Przyjechała dodatkowa straż, gdzie chyba nasz dowódca. Nie. To jednak nie dowódca. To właściciel. Mamy do czynienia z niejakim Fredem Nicholsonem. 56 lat, właściciel zakładu. No dobra, po kolei wybuch w zakładzie galwanizacyjnym w takim razie. Our chief chemist Harold McClellan was using this area to test the new process. What exactly is this new process? That's classified information, son. No nie puścimy ci tego płazem. Musisz coś powiedzieć. Nie możemy cię oskarżyć o kłamstwo. Tym bardziej nie możemy ci uwierzyć. A lot of people died here, Mr. Nicholson. I'm prepared to go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor intensive. The process could be worth millions. Rozumiem, czyli kapitalista typowy. Who is Tomoko Akamaru? Dr. McClellan's personal assistant. She can highly recommend it. Serio? A mnie tutaj wydaje się, że ona była szpiegiem. Industrial espionage. Was she working for you? That's a ridiculous assertion. How can you possibly say she was a spy? Oczywiście na podstawie szpiegowskiego aparatu znalezionego w jej teczce. How many of your other employees carry spy cameras in their handbags? Jesus, Mary and Joseph, she was selling me out. If she wasn't a foreign spy, who could she have been working for? There could be other plating companies, but the big customers for the process are the aircraft manufacturers. Lockheed, Boeing,
Hughes, North American. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it's legitimate research. No, na pewno. So you thought McClellan could do what no one else could do. You were prepared to take that risk. Look, he is a... was a trained chemist. And his ideas could revolutionize electroplating. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up 6 blocks! God knows how many people have died. I regret that. That's laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. They're likely to be Dr. McClellan. And the majority of people who work here don't use a laundry service. No dobra, cenna informacja. W takim razie udajemy się w dalszą drogę w poszukiwaniu tutaj odpowiedzi na ten wybuch. Wsiadamy i lecimy. Ok, tutaj coś mamy ze znakiem zapytania, ja to odpuszczę chwilowo. W takim razie polećmy sobie najpierw na odszyfrowany adres. Adres zaszyfrowany w artykule. To lecimy tam. No to faktycznie tutaj tragedia i dramat. Całe szczęście tutaj nic nie jeździ teraz na chwilę obecną. Cała strefa została wyłączona z ruchu. Tutaj nam się telefon uaktywnił. Myślę, że będziemy mieli tutaj podany adres tej pralni, z której mamy ten strzępek materiału. Przynajmniej tak sądzę. Detective Phelps, badge 1247. How can I help, detective? Can you speak to someone at the Army Air Force base for me, please? Of course, detective. Tell them I have what I believe is an aircraft part. It's polished metal, light for its size. It looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. PNW Wasp Major R4360. I'll get back to you, detective, when you check in for messages. Anything else? I need an address for Superior Laundry Services. Closest store to your location is in Wilshire, 4766 Melrose Avenue. Thanks for your help. Dobra, niewątpliwie warto by się było tutaj udać. Zobaczmy sobie lokację. Odszyfrowany adres. Zniknęło nam jedno z tych... Aha, bo to była prawdopodobnie ta pralnia, tak? Ze znakiem zapytania. No dobra, najpierw lecimy na ten odszyfrowany adres. Jesteśmy na obecnym celu. Dobra, lecimy. Nie ma co się zastanawiać. Zaparkowałem tak jak prawidłowo trzeba, naturalnie, oczywiście. Na środku drogi. No dawaj. A gdzie z tym pazurem tutaj? Dobra, wsiadaj. Lecimy dalej. Czyli miała tutaj miejsce jakaś akcja związana z chemicznymi reakcjami. Jak widać było, nie poszło wszystko zgodnie z planem. Troszeczkę się tutaj pojawił mały, delikatny wybuszek, który zniszczył pół miasta. Znaczy pół miasta. W każdym bądź danym razie na pewno zniszczył jedną z dzielnic. Należy teraz ustalić, jak to się stało, że to się stało, jak to się stało, że doszło do takiej tragedii. Bo inaczej tego nazwać nie można. Myślę, że na pewno masa ludzi zginęła w tym wybuchu. Ciekaw jestem, jak to tutaj dalej się potoczy. Dawno nie było żadnej ze spraw pobocznych. Myślę, że wszystkich nie uda się chyba rozwiązać. Zostało ich 10 raptem, a
jesteśmy już bardzo blisko końca fabuły tej gry. Ale jeszcze wszystko może się wydarzyć. Mój błąd. Czyżbym powinienem tam skręcić? Chyba tak. Czy tutaj jest też jakiś wjazd? Aha. Odszyfrowany adres 10.34. No dobra, w takim razie wbijamy tam. Chociaż tutaj nic specjalnie z tego co widzę nie ma. A jednak coś tutaj nam zamigało. Co my tu mamy? Aha. No proszę, Tomoko Okamoto. Well, well. Why the cloak and dagger routine, Miss Akamoto? Okej. Wyjdźmy do niej. Zobaczymy co tutaj ciekawego ukrywa. Jak tutaj wyglądają sytuacje z numerami. Tu mamy 3. Tutaj mamy coś otwartego w ogóle. No i właśnie to jest ten. To miejsce, do którego mieliśmy się dostać. Somebody turn the place over. A okej. Nie wiem czy takie rzeczy powinno się trzymać w lodówce. I'd like to think you would have had something more to say about getting shoved in a fridge, Herschel. No dobra, przyjrzyjmy się temu gościowi. Co on tutaj ma na sobie? Ma zegarek. James Lindbergh. Very expensive watch. Figured by Flyboys. I always wanted one as a kid. Dobra. As a kid, all I wanted was some food on the table. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj, wiadomo, on trochę tutaj zamarł, czyli musimy założyć, że leżał tutaj. Point blank. Niezidentyfikowany denat, okej, czyli na razie nie wiemy, kto to jest tak naprawdę. Co my tutaj mamy jeszcze? Sygnet absolwenta. No dobra. Nic więcej tutaj nie możemy zrobić. Przeszukajmy więc to pomieszczenie dokładniej. Mamy tu jakiś kominek. No i proszę, co my tutaj jeszcze mamy? Na emeryturze policja Los Angeles. You know what this is, Biggs? Sure. That apartment gives you one of those when you retire. Taki bonus od firmy. Na koniec kariery. Okej. Mamy telefon, który raczej też specjalnie nic nam nie da. Tutaj generalnie faktycznie koleś stał chyba przy tej ścianie i dostał kulę w głowę. Potem ktoś go przeciągnął, albo stał tutaj i dostał kulę może w serducho, a kulę w głowę, żeby się upewnić, że nie żyje. Tak to mogło być. Spodziewałem się tej fotografii. Tutaj jakiś grzebień, który raczej do sprawy nic nie wniesie. Dobra, co mamy dalej? No proszę, drugi z tych elementów, które znaleźliśmy. No właśnie. No proszę. What is it exactly? Microfilm. A document shrunk to the size of your thumbnail. Rod must have amazing eyesight. No, ciekawa sprawa. Takie urządzenie składające się z dwóch części. Co dalej tutaj jeszcze mamy? Nic nie mamy tutaj już więcej. Czyli co, tutaj wszystko? Czyli pralnia teraz. No dobra, w takim razie lecimy do pralni. Ciekaw jestem, czy jakbym wyskoczył tutaj z tego gzymsu, to czy coś by się stało. Pewnie bym umarł na śmierć. Niemniej jednak. Lecimy w stronę pralni w takim razie. Poprowadzi nas nasz wierny druh i towarzysz. O, trochę się zakręcił chłopak, ale dał radę, trafił. Okej.
No i proszę, czyli tutaj nie znaleźliśmy tej całej pani Okamoto i Okamoto Totomoto Srotototo. Pralnia Superior Laundry, 10:39. No dobra, sprawdźmy sobie tą pralnię. Phelps and Biggs, LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. No dobra, był bardzo pomocny. J2620. No mamy tutaj taki numer. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? No. Dead end. Thank you for all your help, sir. No dobra. Mamy zaznaczony telefon. W takim bądź danym razie wykonajmy ten telefon. Message for KGPL. Putting you through now. Detective Phelps, batch 1247, messages please. You need to call Ray Baker urgently. Can you believe it? It's ringing now. We're on our way in. Fix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part? Could be, but get this. The Spruce Goose runs 8 Boss Mark 4360s. Think you better get over there and check it out. You're on. I need an address for an Oscar Hangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, detective. Sorry. Thanks, man. Okay, czyli część rzeczy się wyjaśniła, część rzeczy została zagadką. Nie wiemy tak naprawdę, kim jest zawodnik, do którego należał Łach, który znaleźliśmy. Co dziwne. Mamy również tutaj taki cel, który wiąże nas z jakimś hangarem i bazą techniczną Hughes Aircraft Company. Hughes właściwie. No dobra, ustawmy to jako cel podróży i udamy się tam już w następnym odcinku. Ja jestem Arkadiusz, to jest L.A. Noir. Jeżeli naturalnie odcinek się podobał, zostaw kciuk w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Oczywiście liczę na komentarze, gdyż nic tak nie wspiera ducha jak pozytywny lub negatywny komentarz. Tymczasem ja się żegnam i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już wkrótce. W kolejnym odcinku zagramy w L.A. Noir. Trzymaj się ciepło. Cześć.